Dzień dobry, 6 dzień lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyffel, witam Państwa bardzo serdecznie. To 133 dzień wojny, 133 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 133 dzień z rzędu, kiedy nagrywam i publikuję na tym kanale dla Państwa jakiś komentarz. Proszę Państwa, dziękując za wsparcie, które otrzymujemy z całego świata. Jednocześnie przypominam, że te komentarze środowe to komentarze krótsze, komentarze bardziej konkretne. Złościcie się Państwo często na to, że te wypowiedzi, te komentarze przekraczają 30-40 minut, nie macie tyle czasu, no i zawsze w środę taki komentarz krótszy, a dzisiaj będzie odpowiedź na proste pytanie, chociaż nie będzie to prosta odpowiedź, czy będziemy żyli tak jak dawniej? Czy będziemy żyli tak jak dawniej? To pytanie zadał mi prowadzący kanał Nam Zależy Wojciech Syryk, z którym jestem w kontakcie gdzieś mniej więcej od 10 lat. Pamiętam, kiedy jako młody człowiek rozkręcał ten kanał jeszcze w zupełnie innej rzeczywistości. Wiele się w ostatnich 10 latach zmieniło w moim życiu, zmienił się świat, no my nieprzerwanie z kanałem Nam Zależy, na kanale Nam Zależy rozmawiamy i teraz dzisiaj chciałbym udzielić takiej krótkiej odpowiedzi na to pytanie, którym rozpoczęliśmy ostatnią rozmowę właśnie na tym kanale. Proszę Państwa, czy będziemy żyli tak jak dawniej? Moim zdaniem nie. Powrotu do przeszłości już nie ma, przynajmniej tej, którą znamy sprzed 2020 roku. I choć nie będzie to powrotu do życia, jaki znamy sprzed 2020 roku, no to będzie to powrót do procesów, które doskonale znamy z historii, bo to nie jest tak, że coś się dzieje nowego. Właściwie można powiedzieć, że wszystko się już wydarzyło. Pytanie jest tylko takie, co będzie wracać. Historia zawsze się rymuje. Jedną z głównych tez tego komentarza jest to, że powrotu do przeszłości nie będzie, ale będzie powrót na przykład do XIX wieku. Bardzo dużo uważam, to co będzie się działo, będzie przypominać XIX wiek. Dlaczego nie będzie powrotu do przeszłości? Po pierwsze dlatego, że kruchy konsensus globalny rozpadł się i nie wiadomo, kto właściwie ma decydować o tym, jak będzie wyglądał świat, czego dotyczyć ma ten konsens, na jakich zasadach ten globalny ład ma się opierać, proszę Państwa, to wszystko będziemy teraz dopiero ustalać i to się właśnie dzieje. To też nie jest nowa sytuacja w historii świata, no pech tylko może polega na tym, że akurat dzieje się to za naszych czasów, a może nawet można powiedzieć szczęście polegało na tym, że do tej pory się to nie działo, że istniała jakaś krucha równowaga, istniał jakiś konsens i nie trzeba było tego ustalać, a teraz to ustalamy i pytanie jest takie właśnie, na jakich zasadach, kto decyduje i proszę Państwa, no ile będzie wojen, i jakie to będą wojny, bo tak mi się wydaje i to chyba nie ulega wątpliwości, że to co widzimy na Ukrainie to jest pewnego rodzaju preludium, to może być w ogóle jakiś epizodyczny konflikt, a przynajmniej może być to wstęp do jakiegoś większego konfliktu albo serii konfliktów, to się proszę Państwa jeszcze okaże. I to po pierwsze, po drugie wydaje się, że żyjemy w czasach zmiany kontraktu społecznego, on będzie ewoluował, on będzie się zmieniać, będą się zmieniać relacje społeczne i to tego na pewno będziemy doświadczać w najbliższych latach. Po trzecie, proszę Państwa, też to widzimy, nowe technologie, one nałożą się na te wielkie zmiany geopolityczne, wielkie zmiany społeczne i stworzą zupełnie nową rzeczywistość. To również jest banał numer 3, tak można by powiedzieć. I banał numer 4, proszę Państwa, tych nigdy na tym kanale nie zabraknie, to XIX wiek wreszcie. XIX wiek, który moim zdaniem bardzo przypomina to, co się wydarzy prawdopodobnie w nadchodzących dekadach. XIX wiek był wiekiem upowszechnienia pracy, był wiekiem emancypacji nowych grup społecznych, stworzenia w ogóle koncepcji, awansowania do roli obywateli czy współdecydujących nowych klas społecznych. To były nowe grupy społeczne, nowe idee, nowe technologie i to jest wszystko to, co będziemy widzieć w tym wieku. Pytanie jest takie, no jakie nowe klasy społeczne się pojawią i czy nie znikną te, które istnieją. Wydaje się, że klasa średnia przede wszystkim straci na swoim znaczeniu, tak jak zyskała w XIX wieku, kiedy powstała ta klasa średnia, te cenzusy były rozszerzane, teraz mogą być właściwie ograniczane, bo po piąte swoją wartość będzie musiała udowodnić ponownie, czy będzie musiała się wybronić demokracja, która właśnie w takiej formule, jaką dzisiaj obserwowaliśmy, czy obserwujemy, powstała tak na dobrą sprawę w XIX wieku poprzez włączanie nowych grup społecznych do procesu politycznego, rozszerzanie tych praw politycznych. I teraz będziemy mieli albo XIX wiek à revoir, czyli takie nowoczesne autokratyzmy, które będą wykorzystywać nowe technologie i albo będzie to pozbawianie tych klas społecznych, które powstały w XIX i XX wieku, osiągnęły duże znaczenie, no albo będzie wręcz, powiedziałbym, przemoc symboliczna, że za pomocą tych nowych technologii będzie się kształtować ten obraz społeczny i będą się odbywać oczywiście jakieś wybory, ale ci, którzy będą dysponowali chociażby big data, tymi informacjami, no będą wiedzieli wszystko o tych wyborcach i oni właściwie będą tylko potwierdzać jakąś decyzję polityczną poprzez wybory, bo ci, którzy będą mieli te informacje, będą mieli te technologie, będą potrafili ich używać, tak na dobrą sprawę będą wpływać na ten proces polityczny. Trochę demokracja szlachecka w fazie schyłkowej też w ten sposób wyglądała, że magnaci, dysponując środkami finansowymi, wówczas bez trudu czasami wpływali na proces polityczny, wynajmując do tego szlachciców. No i cóż z tego, że oni mieli prawo głosu, skoro cały system nie działał, proszę Państwa. Więc to pytanie numer 5 wydaje mi się, że bardzo istotne. Pytanie numer 6, czy będziemy mieli powrót do wojen światopoglądowych, wojen religijnych? Wygląda na to, że w Stanach Zjednoczonych może do czegoś takiego dojść, do czego doszło w Europie, może już nie w XIX, ale w XVII wieku. Cały XVII wiek to praktycznie były wojny religijne i tam widzimy, że są stany, które podzielają jakby światopogląd liberalny, czy to dotyczący jakby kwestii zmian klimatycznych, czy kwestii obyczajowych, ale też jest duża grupa stanów, która tego nie podziela. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Te wojny religijne raczej nie grożą w Europie Zachodniej, gdzie dominuje paradygmat liberalny, ale wcale nie byłbym taki przekonany, czy akurat w Polsce nie skończy się jakąś wojną światopoglądową czy wojną religijną. Zobaczymy. Proszę Państwa, po siódme, pojawią się pewnie nowe obszary działalności ludzkiej i to zarówno te zewnętrzne, jak i te cyfrowe. Mówiąc o zewnętrznych, myślę o rewolucji kosmicznej, która dzieje się dzisiaj w świecie i tam pewnie też dojdzie do rywalizacji mocarstw i ustalania tej hierarchii porządku, nowych reguł i zasad, ale również pewnie świat metavers, czy coraz bardziej ten świat cyfrowy. No i co z tego wyniknie, zobaczymy, ale będą powstawać zupełnie nowe domeny, nowe obszary, tak jak to zresztą było też i w XVIII wieku. Po ósme, ciekawe są właśnie te zmiany klimatyczne, bo jednak widzimy, że temperatura wzrasta, czy pojawią się nowe zjawiska, czy nowe procesy społeczne z tym związane, nie wiem, jacyś uchodźcy klimatyczni, czy pojawią się miejsca na ziemi, które wcześniej były zasiedlane, gdzie mieszkali ludzie, a teraz już w XXI wieku nie będzie to możliwe, to czas pokaże. Po dziewiąte, proszę Państwa, wędrówki ludów, ale tu bym bardziej nawiązywał do schyłkowego Rzymu, który właściwie upadł pod naporem tych migracji. I pytanie, czy dzisiaj też będziemy świadkami wielkich migracji. Chociażby dzisiaj, proszę Państwa, obserwowałem sytuację w Irlandii, gdzie znalazło się już tak wielu uchodźców, nie tylko z Ukrainy, ale także z innych krajów, bo tam akurat również i z Syrii, że brakuje już po prostu miejsc do mieszkania. Sami Irlandczycy zaczynają stamtąd migrować, bo po prostu nie ma mieszkań. Po dziesiąte, proszę Państwa, globalna kultura, wzrost znaczenia Azji. Teraz pytanie, jaką rolę będzie odgrywał Zachód, czy ta kultura zachodnia, europejska. Po pierwsze, jaka to będzie kultura? Czy będzie to kultura liberalna, czy kultura konserwatywna, a po drugie, w jaki sposób ona będzie, w jakiej relacji ona będzie istnieć z tym wzrostem świata, z tą kulturą świata pozaeuropejskiego. Bo jeszcze dzisiaj w Polsce mówienie o tym, że ten świat pozaeuropejski odgrywa kluczową czy istotną rolę, trochę w towarzystwie takich rzeczy mówić nie wypada, ale taki jest w sumie fakt i to jest też wielka zmiana, która będzie nabierać na znaczeniu. Proszę Państwa, kończąc już, to chciałbym się podzielić taką refleksją, że codziennie przeglądamy to, co dzieje się na świecie i tak w sumie ja osobiście mam takie wrażenie, że jestem coraz większym ufolutkiem, bo odnoszę takie wrażenie, że o tym, o czym dyskutujemy w Polsce, to są jakby rzeczy idące zupełnie obok tego. I bardzo mnie ciekawi, jak to będzie również w tej części świata, czy czy w ogóle w Polsce, czy to będzie gdzieś tam 5, 10, 15 lat za tymi głównymi wydarzeniami, tak jak to było w XIX wieku, proszę Państwa, że historia Polski trochę szła obok tego, co się działo. Dla nas to oznaczało głównie powstania, jakieś walki narodowo-wyzwoleńcze, przynajmniej to ostatecznie zostało zapamiętane z XIX wieku i stało się takim mainstreamem naszej pamięci historycznej, takiego używam określenia. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie w tej epoce. Wszystko jeszcze przed nami, a za nami już ten komentarz, który dla Państwa nagrałem 6 dnia lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, w 133 dzień wojny na Ukrainie. Bardzo dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję za wsparcie. Do zobaczenia na cyfrowej siczy, na środkowoeuropejskim Shangri-La w formule geopolitycznego stand-upu, z dala od świata powagi, mainstreamu i realu. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.